Witam was serdecznie. Okej, śpigam dalej. No, Eli. Wspomnienia od niej. Zostawiliście sporo gratów. Co 2 lata temu było. I tutaj miała się też ta operacja odbyć. A to co? Aś właśnie zmutowała. To ty będziemy mogli powiedzieć, że zmieniliśmy bieg historii. Chyba nie. Don. Ale to komuś musi zależeć. I to jest ten stół operacyjny. Sławny. Znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością. Niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę. Eli! Co ty tutaj robisz? Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. I tutaj teraz wyjdzie, że okłamał. Powiedz. Co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powie prawdę? Powie czy nie powie? Joel.
stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Tak, powiedział. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie możcie mnie dotykać! Wrócę. Ale z nami koniec. Seattle, dzień trzeci. Aż się już nie umiem wysłowić. Ale poharatana. Dina? Jesse? Kupię wojnę. Zobacz, Joel. Ucieszyłbyś się. Dina? Jesse? Dina? Jesse? O, poćwiczymy sobie to na gitarze. I poćwiczyliśmy. Chyba tutaj chyba też była jakaś karta gdzieś w kabinie. Ciężką noc. Zwracała wszystko poza wodą. Mogłeś mnie obudzić. Jest w ciąży? Tak. Rozumiem, co chcesz zrobić. Ale musimy z nią wrócić. Potrzebuję opieki, a tutaj nie ma... Tak, wiem.
ale nie mogę zostawić Tomiego. Jest tu przeze mnie. Może ty z nią wróć. Nie pójdzie bez ciebie. Tak. Walić to. Ratujemy go. Słuchaj, to całe akwarium. Tommy nie znalazł jeszcze Abby. Poczekamy, aż ją znajdzie. Możemy zostawić Dinę samą? Tak chciała. Okej. Powiedzmy jej, że ruszamy. Poczekam na zewnątrz. Jasne. No, idziemy dalej, tak? Skarbie. Musisz zamknąć drzwi. Dobra. Niech ona się wyleczy. A my możemy iść dalej. Co, z Jessim? Ty będziesz moim nowym przydupasem? Do dzieła. Akwarium było gdzieś na wybrzeżu. To pewnie tędy. Co? Czy w tym mieście nie da się nie zmoknąć? Chodź, podsadź mnie. Dobra, dawaj. Okej. Okay. I cia. Dzięki. Co mówiłeś, Dinie? Że chcemy znaleźć Tomiego w akwarium. I nie mówiłam jej, że... Wiesz... Jeśli o to... Nie. Zobaczymy, co tutaj mamy. Akwarium to baza wilków? Raczej nie. Nora mówiła, że Abby się tam ukrywała. Powiedziała ci, dlaczego to zrobili? Tak. Joel miał pewien zatarg ze świetlikami. Teraz już byłymi. Jaki zatarg? Był przemytnikiem. No i pokłócili się o jakieś towary. Doszło do bójki, padły trupy. Chcieli się zemścić. Mordę. To coś do ciebie zmienia? Nie. Powinniśmy coś wyjaśnić. Kiedy znajdziemy to miejsce, wracasz do domu. Nie. Część z tych dupków zostanie przy życiu. Dina powinna być w Jackson. To mi w ogóle przeżyje? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Możemy wejść. Jak zawsze wszystko sobie przejdziemy. Zablokowany? No. Mamy coś? O. O! Ty boisz się, że przyjdą po nas do Jackson? Jak to? Zabijamy sporo ich ludzi. W ich mieście. U. Przez to, co zrobili.
czy Abby nie przybyła do Jackson przez coś, co zrobił Joel? To nie jest Jackson. Joel i Tommy pomogli Abby, kiedy ją zaatakowano. Ci tutaj chcą zabić wszystkich dookoła. W końcu strzelali do ciebie bez pytania. Tak. To prawda. Widzisz? Nie chodzi tylko o zabijanie. Lina od dawna źle się czuje? Od kilku dni. Gdy tu dotarłyśmy, spuściła wilką w pierdol. Byłbyś dumny. Wierzę. Z nią się nie zadziera. O, stół jest. I karta. Tormentra. Dobrze, możemy coś ulepszyć? Pistolet tylko. Co w pistolecie? Tylko wymyślmy, że mu kurka by zwiększać szybkoszczelność. Dobrze, niech będzie. Tą broń mam na maksa. Okej, wchodzimy stąd. Mam na maksa. Znajdziemy jeszcze coś? Nożyczki. Idźmy dalej. Hej, pomożesz? Tędy. Tędy. Muszę spytać. Dlaczego mi nie powiedziała o książę? Słuchaj, na pewno powie ci o niej kiedyś. Gdzie to słyszałeś? Od samego dowódcy. Upewnimy się, że jest to, co pytamy na resztę. A potem razem. O kurde. Ale ostatnio... Tym razem będzie inaczej. Rysuje się. Mają garść całe wybrzeże. Strzelają nas jeszcze w wodzie do cholery. Hej, nie łam się. Brzmisz jak oni. Przecież i tak nie mamy wyboru. Pomyśl, co będzie, jak wygramy. To już wszyscy, nie? Nie. Teraz wszyscy. I po sprawie. Te wilki są cholernie normalne. Prowadzą wojnę z tą zesraną sektą. Słyszałem, jak mówili o serafinach, czy serafitach. Ja słyszałam tylko o bliznach. Spotkałeś ich? O, nie. Max. To się ciesz.
Tabletki 10 aż. Ciebie chętnie wezmę. Ciebie nie musimy zamienić. I shotgunka. Finał. Dobra, co my tutaj mamy? Nic ciekawego. Alk. Batonik. Ładnie. Już prawie pełne życie. Matka. Nie mówię szałów. Tu znajdziemy jeszcze coś. Co to za plakaty? To komiksy. Czekaj. Co tu się odbywało? Jakaś impreza dla ludzi z obsesją na tym punkcie? Tak, cosplay. Urodziliśmy się o wiele za późno. Kurde, bo taśmy. Non-stop to jest taśmy. Mi brakuje. Tutaj nic nie mamy. Comics Expo. Co mówiłaś? Wcześniej, co do Diny. Że powiem, kiedy... Kiedy wszystko tu ogarniemy. W końcu będzie trudno dalej to ukrywać. Dokładnie. Czy je zatrzyma? Nie. Patrz, jaki syf. Akwarium. Jest przy diabelskim młynie. Oby to mi też to wiedział. Jesteśmy coraz bliżej. Trzeba się zamoczyć. Nie na ten parking?
O nie! Okej. Nie słyszę. Już wszyscy? No, chyba tak. Dobrze. W końcu ten tłumyk się przydał. Nie? Do góry na pewno będziemy musieli śmignąć. A tu można wejść. Specjalnie tą broń wziąłem. I też mogę znowu na tą zamienić. To już wszyscy. To chyba ślepy zaułek. No. Na to wygląda. A to wychodzimy stąd, tak? Tego nie ujął. Będę tutaj. Okej. Do środka. Nie, nie chcę to zamienić. Wejdziesz tam? Zobaczmy. Zobaczmy! Przyszedłbym, gdybyś powiedziała, że idziesz. Biblioteka. Uznałam, że to wszystko ci się nie spodoba. Szanowałem, że to chore, że tak skończyło. Przyszedłbym. No cóż. Bardzo lubił. Nie zmienisz już, nie. Serio. Wiesz, jesteś przystojny i w ogóle, ale nie w moim typie. Nie lubisz obiadu? Co? Właśnie o to mi chodziło. Dobra, to ogarnęliśmy. Ciebie jeszcze weźmiemy. Dużo alku wszędzie leży. Trochę to chore. Grzyby w dziale dla dzieci.
Dawniej kojarzyły się chyba jednak trochę inaczej. A. No, dokładnie. Miałaś swoją ulubioną książkę? Co? Waleczne duchy. Waleczne duchy? Walczących z duchami. Bardziej waleczny bigos. Co? Bardzo w twoim stylu. Okej, okay, będziemy mogli sobie potem coś stworzyć, ale szały jeszcze poczekam. Okej, okay. A ty, Mondralo? Cóż, mama czytała mi tylko jedną książkę. Chorzenie. O chłopcu, który zamienia się w las, by ocalić wioskę. Okej. Okay. Żeby mi się nie nudziło, mama wymyślała różne zakończenia. W jednym z nich chłopiec pozwolił wszystkim umrzeć. Ale miałem koszmary. Mocne. Ale to miło z jej strony. Ta. Zwariuje, kiedy dowie się o tym dziecku. No, bardzo możliwe. Jezu, co tu się stało? Oni naprawdę chcą się wykończyć. To trwa już od lat. Ciekawe, jak się zaczęło. Jak się zaczęło? Tak jak wszystko. Nie dogadali się. Wow. Ale rozpierdol. Krew nie wyschła. Wracajmy na ulicę. Fakt. A tutaj na dole nic nie ma? A nie, to jest ta sama droga, ta. Ile mamy tych? 46. Ja chcę po tym, żeby apteczki mi więcej dały. Więc robimy to. Apteczki po tym 40. To jest też większy obszar, to też jest nawet dobre. Dobra. Ale na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej, tak jak zawsze. To trzymajcie się i do zobaczenia.